Cześć, nazywam się Ania Gruszczyńska i jestem autorką bloga Wilczogłodna oraz bestsellerowych poradników, takich jak To nie jest dieta i ja wersja 2.0. Przynajmniej tak jest napisane na okładce mojej najnowszej książki, która nosi tytuł Superlaska. I dzisiaj chciałabym Wam przedstawić tą książkę. Chowałam to troszeczkę w tajemnicy, jej premierę. Chciałam Was wszystkich zaskoczyć i myślę, że naprawdę jest czym. Dla kogo jest Superlaska? Superlaska jest dla dietetycznych recydywistek. Tak, tu jest taki podtytuł, skończ z dietetyczną recydywą. Dlaczego napisałam taką książkę? Bo sama jestem dietetyczną recydywistką. Byłam nią przynajmniej przez bardzo, 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 bardzo wiele lat. Tak, kiedy miałam 12 lat, postanowiłam przejść na dietę, którą kontynuowałam, aż przerodziło się to w zaburzenia odżywiania. I dopiero mając 30 lat, zrozumiałam, jak wyjść z mechanizmu ciągłych diet, głodzenia się, głodówek, wszelkiego typu, nie wiem, pigułek, tak, na odchudzanie i tak dalej. Tak, bo byłam w tym błędnym kole przez wszystkie te lata. I to, co schudłam, to od razu przytyłam. To, co przytyłam, od razu zrzucałam. Potem znowu miałam jojo. I tak całe życie. A tak naprawdę chodziło mi tylko i wyłącznie o to, żeby wyglądać ładnie, wyglądać normalnie, żeby podobać się sobie i czuć się dobrze w swoim ciele. I odkąd zaczęłam prowadzić bloga o zaburzeniach odżywiania, o tym właśnie, jak wkręcamy się w kółko diet i tak dalej, i do momentu, kiedy to się przeradza, naprawdę niebezpieczne historie, zaczęłam dostawać bardzo dużo listów. Od kobiet, od dziewczyn, od pań w wieku, mojej babci nawet, które opisywały mi swoje historie, swoje życie. I na podstawie tych historii, a także na podstawie wiedzy, którą zdobyłam z wielu, wielu książek, tak, bo interesuję się po prostu tym tematem, czytam opracowania naukowe, książki, czerpię z bardzo wielu różnych źródeł. Na tej podstawie przyszedł mi do głowy pomysł, jak właśnie opisać to jako metodę, tak? Czego nie robić absolutnie, jeżeli chcemy schudnąć, co robić koniecznie, jak to powinno wyglądać, jak powinien ten proces przebiegać, co powinnyśmy do siebie mówić nawet, co powinnyśmy myśleć, tak? Bo przecież to, że powinna się jeść 5 posiłków dziennie w różnych odstępach czasu i tak dalej, no to Ci powie każda pierwsza lepsza osoba na ulicy. Ale jak to zrobić? Tak? My wiemy, co robić, ale my nie wiemy, jak to zrobić. Więc właśnie o tym jest ta książka. Przełamiesz swoje schematy na temat odchudzania. Masz to zakodowane w głowie, tak? Żeby schudnąć, trzeba jeść mniej. Nieprawda. Żeby schudnąć, trzeba jeść odpowiednio, trzeba jeść dobrze. Nie wolno się katować. Nie wolno się katować psychicznie, że jestem na diecie na przykład. I właśnie o tym piszę, bo myślę, że jest to ogromny problem i wiele kobiet potrzebuje takiej książki, ażeby odzyskać przede wszystkim swoje życie. Tak, bo jeżeli myślisz tylko i wyłącznie o jedzeniu, o swojej wadze, o tym, ile właśnie zjadłaś, o Boże, nie poćwiczyłam, tyle i tyle przytyłam, no to co to za życie tak naprawdę? Tak, i poprzednie moje książki, jeżeli je znacie, wiecie, że mają taki charakter trochę zabawy. Pierwsza książka To nie jest dieta, była wyzwaniem 30-dniowym. Kolejna książka, Ja wersja 2.0, była takim update'em, który sobie robimy w głowie, tak jak update telefonu. Kolejna książka nie jest ani wyzwaniem, ani update'em, jest bardziej merytoryczna. Tak, tam są przykłady, czego nauczyłam się właśnie od dziewczyn, z którymi współpracowałam, a są to tysiące osób, tak? W swojej karierze przeczytałam 20 tysięcy maili od Was do tej pory. Plus właśnie taka twarda wiedza na temat mózgu, na temat naszego metabolizmu, jak działają te wszystkie procesy, tak? Na temat psychologii, więc to jest bardziej, kieruję ją do troszeczkę starszych osób niż na przykład To nie jest dieta. I teraz chciałabym Wam pokazać środek tej książki. Tu
tutaj są, tak jak w moich poprzednich książkach, rysunki, obrazki, miejsce do wpisania swoich refleksji, przepisy także. Zadaję Wam dużo pytań, na które odpowiadacie, tak? To nie są takie pytania banalne, to są... O, też taka strefa relaksu. To są pytania naprawdę, które dotykają istoty rzeczy. I nie chcę tracić Twojego czasu, więc przechodzę od razu do rzeczy. Daję dużo różnych ciekawych przykładów, porównań, przykładów z Twojego życia. Często jak będziesz czytała tą książkę, pomyślisz sobie, matko jedyna, ona siedzi w mojej głowie. Bo tak bardzo, bardzo często moje podopieczne mi mówią, albo moje czytelniczki, siedzisz po prostu w mojej głowie. A to dlatego, że ja to sama przeżyłam. Przeżyłam te katusze bycia dietetyczną recydywistką i siedzenia w swoim własnym więzieniu. Tak więc proszę Cię, wstąp do księgarni, przekartkuj tą książkę, zobacz, czy to jest coś dla Ciebie, czy Ci to odpowiada. Myślę, że jeżeli śledzisz mojego bloga, czytałaś kiedykolwiek coś, co napisałam, to na pewno jest to książka dla Ciebie. Tak, szukasz metod, żeby wyrwać się z tego koszmaru po prostu i to na pewno Ci w tym pomoże. Tutaj jeszcze na koniec chciałam się zapytać, czy jestem podobna. Co myślicie? Ja myślę, że tak. Dobra, to dziękuję bardzo i widzimy się w księgarni. Trzymaj się. Pa, pa!